Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękując najpierw księdzu kanonikowi proboszczowi, że zechciał udzielić nam dzisiaj gościny tego wieczoru. Dziękuję wszystkim za chęć spotkania i chęć wspólnej refleksji na temat, który na pewno dla nas wszystkich jest bardzo ważny. Mieć przyjaciela to rzeczywiście wielki skarb. Słyszeliśmy tutaj najrozmaitsze wypowiedzi. Najpierw byłem zdziwiony jedną rzeczą. Kilka, być może nawet kilkanaście osób się wypowiadała na ten temat przyjaźni. Nikt nie powiedział o przyjaźni z Chrystusem. A Chrystus powinien być jakoś naszym przyjacielem, nawet więcej niż jakoś. Więc to jest jedna rzecz, która mnie zaskoczyła. A druga wypowiedź też jednej z bohaterek tego reportażu, że największą przyjaciółką dla niej jest ona sama. Co by wskazywało na jakieś bardzo takie zamknięte życie, żyje z sobą w gruncie rzeczy. Jestem z tą, jakby moją drugą, ja bardzo zaprzyjaźniona. W pełni się akceptujemy nawzajem. No i to jest warunkiem, by otwierać się na innych. Co znowu nie do końca jest złe, bo proszę popatrzeć, Pan Jezus mówiąc o drugim przykazaniu miłości, mówi, żeby kochać drugiego jak siebie samego, czyli pierwszym doświadczeniem naszym jest doświadczenie własnego ja, jak najbardziej pozytywne. Jestem dla siebie wartością i to jest punkt odniesienia w moim patrzeniu na drugiego człowieka. To takie wstępne uwagi na temat tego, co widzieliśmy, moje oczywiście subiektywne w jakiejś mierze. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Na etymologię tego słowa przyjaźń, być przy jaźni, czyli przy umyśle drugiego człowieka. Być przy nim bardzo blisko. Możemy to słowo jaźń bardziej rozszerzyć, nie tylko do pewnego stanu świadomości czy umysłu, ale być blisko kogoś, dzieląc z nim to, co jest bardzo własne, bardzo osobiste, niekiedy intymne, dzielić z drugim swój świat. Tu wielokrotnie padały sformułowania i słusznie, że w przyjaźni chodzi także o zaufanie. Jeżeli komuś bliskiemu, właśnie przyjacielowi, mówimy coś, co jest dla nas ważne, jeśli mówimy coś, czego nie powiemy innym osobom, to zdajemy sobie sprawę również od strony negatywnej, jak bardzo boli, jak bardzo czujemy się i pomniejszeni, i skrzywdzeni, jeżeli coś, co powierzamy drugiemu jako swoją tajemnicę, naraz zaczyna żyć życiem publicznym. Ta druga osoba nie zachowała tajemnicy, w taki czy inny sposób powiedziała coś o mnie, co dla mnie było bardzo ważne, ale też osobiste. A nie daj Boże, jeżeli jeszcze to moje osobiste wyznanie skomentowała w sposób ośmieszający czy poniżający. Mówię o tym właśnie dlatego, by pokazać, że przyjaźń to bardzo szczególna więź ducha przede wszystkim z drugim człowiekiem. I też jako pewien dysonans właściwie rozumianej przyjaźni, przynajmniej tak jak ja przyjaźń pojmuję, jako dysonans przyjąłem wypowiedź z kolei bohatera, że chodzi o to, żeby się dobrze bawić.
Pewno, że z przyjacielem, jak się ma, czy przyjaciółką, dobrze się bawić, ale nie tym mierzy się istotę przyjaźni. Dobrze będziemy się bawić z kolegami i koleżankami, a przecież przyjaźń prawdziwa staje się czymś prawdziwie potwierdzonym właśnie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach wcale nie do śmiechu, bo wtedy się okazuje wśród grona osób, które są wokół nas, kto naprawdę jest przy nas, a kto nas zostawi. Bo jesteśmy mało atrakcyjni, bo nie mamy pieniędzy, bo jesteśmy chorzy, bo potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy i czekamy na dar czasu, a to kosztuje wszystko. I właśnie w chwilach próby, wcale nie zabawy, próby okazuje się, kto jest prawdziwym przyjacielem. I jeszcze takie jedno powiedzenie, które nasuwa się mi na myśl, że trzeba zjeść beczkę soli z kimś drugim, by stwierdzić, tak, to jest mój przyjaciel. Czyli musimy być poddani obydwaj czy obydwoje wcale niełatwej próbie czasu, trudności, wyzwań, by móc powiedzieć, tak, to jest mój przyjaciel. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której tutaj też wydaje mi się nie było mowy. Że przyjaźń to oczywiście bliskość, ale jest to bliskość przede wszystkim w tym, co jest dobre i prawdziwe. Jestem głęboko przekonany i za tym stoją także już lata mojego życia, trochę się na życie napatrzyłem, że można być zafascynowany drugą osobą, ale jeśli ta fascynacja przyjmuje kształt czegoś, co jest moralnie złe, to się na dłuższą metę nie ostoi. Zostanie gorycz, zostanie poczucie nawet żalu, że ta druga osoba, z którą byliśmy przez jakiś czas razem, w jakiejś mierze, bo tutaj ten rozkład winy może się różnie rozkładać, różnie wyglądać, że ta druga osoba jakoś przyczyniła się do wcale nie najlepszej mojej osobistej historii. I na odwrót, jeśli łączy nas zafascynowanie tym, co jest piękne, dobre, prawdziwe, to się ostoi. I wtedy przyjaźń wcale nie będzie się mierzyła tym, że jesteśmy blisko wobec siebie w wymiarze fizycznym. Możemy być oddaleni o setki, tysiące kilometrów. Możemy się nawet nie widzieć przez dłuższy czas, ale wiemy, czujemy to, jesteśmy tego pewni. Tam jest mój przyjaciel. Ja mogę na niego zawsze liczyć. A nawet jeśli po roku czy po dłuższym czasie się zobaczymy, to naraz mamy wrażenie, że nie było wcale roku, tak jakbyśmy się widzieli dzień wcześniej. Wszystko staje się na nowo świeże, radosne, piękne. Rozumiemy się bez słów. A jeżeli mówimy coś, to tylko dlatego, żeby znaleźć radość w potwierdzaniu tego, że czas nie zniszczył tej bliskości, tej bliskości przyjaźni, która była między nami. Przeciwnie, czas stał się kolejną próbą, która potwierdziła, tak, ta przyjaźń ostała się mimo odległości czasowej czy przestrzennej. I tutaj chciałbym wrócić do tego, co mówiłem na początku, do mojego pierwszego zadziwienia, że nikt nie powiedział z tych przynajmniej bohaterów dzisiejszej sądy, że dla niego przyjacielem, kimś bliskim jest Pan Jezus. Człowiek, żyjący w bardzo konkretnym
miejscu, w konkretnym przedziale czasu, ktoś, o kim mogę z całą pewnością powiedzieć, jemu zależy na mnie, bo zostawił mi kopalnię mądrości życia. Więcej, oddał za mnie swoje życie. Więcej, chcę, żebym razem z nim szedł tą samą drogą. A czasem może być tak, jak w przypadku tych dwóch uczniów zdążających do Emaus, że do mnie dojdzie i będzie w taki czy inny sposób rozjaśniał ciemności, czy zwątpienie, czy poczucie rozgoryczenia, czy zawodu, jakie mogę przeżywać, ale on jest właśnie tym, który chce być moim towarzyszem drogi i mnie podtrzymać w tym moim zdążaniu w kierunku ostatecznego celu. Dla osób wierzących takie myślenie o Chrystusie jest czymś bardzo ważnym. Towarzysz drogi mojego życia, a jednocześnie ten, który mi wskazuje ostateczny cel mojego życia. I jeszcze ciągle wierzę i mam nadzieję, tak mnie kocha i tak mnie poprowadzi, że w najbardziej decydującym na całą wieczność momencie postawi mnie po swojej prawej stronie. Odnajdywać właśnie takie przestrzenie bliskości z Chrystusem. Odnajdywać tę bliskość z Nim i dzięki temu odnajdywać bliskość z drugim człowiekiem. Są tutaj wśród nas, jak widziałem, widzimy siostry Albertynki. Przecież za tym, co mówię, stoi bardzo konkretna historia ich założyciela Adama Chmielowskiego. Zafascynował się Chrystusem w pewnym momencie swojego życia. I co więcej, odkrył tego Chrystusa, co wcale nie było dla niego łatwą rzeczą, w ludziach odtrąconych, biednych, będących, mówiąc językiem współczesnym, marginesem ówczesnego Krakowa. I dla nich, dla tego bardzo trudnego piękna, zrezygnował z tej swojej pierwotnej wrażliwości pokazywania piękna w swoich obrazach. Proszę popatrzeć, to są takie impresje, wrażenia związane z tą sondą, którą słyszeliśmy, oglądaliśmy przed chwilą, ale one, te impresje, sądzę, składają się na pewien obraz przyjaźni, jak poszczególne kamyki tworzące jedną wspaniałą mozaikę. Bo jest w nas pragnienie posiadania przyjaciela. Jest konieczność znalezienia kogoś, przed kim odkryjemy swoje wnętrze. Jest także wielka potrzeba swoistego poczucia bezpieczeństwa. Nie jestem sam. Jest przy mnie, ze mną ktoś bardzo bliski, kogo mogę nazwać swoim przyjacielem. Mimo że aktualnie między nim a mną mogą być wielkie przestrzenie i mimo tego, że widzieliśmy się ostatnio nawet dosyć dawno. Ale świadomość, że on jest i że mogę w trudnym momencie udać się do niego albo wezwać go do siebie, to daje poczucie takiego bezpieczeństwa. Bo największym chyba przekleństwem człowieka, zwłaszcza dzisiaj i paradoksalnie w epoce, gdzie jest tyle możliwości kontaktów przez komórki, smartfony, te wszystkie inne urządzenia,
Największym przekleństwem dzisiejszego człowieka jest samotność. A ona, właśnie ta samotność, jest jakby błyskawicznie pokonywana i radykalnie pokonywana właśnie wtedy, kiedy mam świadomość tego, że mam przyjaciela, że jest ktoś taki, kogo mogę obdarzyć tym określeniem, że on jest tak blisko mnie, że jest przy mojej jaźni. Dzieli ze mną moje myśli, moje uczucia, te najbardziej piękne i szlachetne. Po prostu jest. Pierwsze pytanie. Jak uczyć małe dzieci przyjaźni z Jezusem w żłobku, klubie malucha, w przedszkolach, które są neutralne wobec wiary i religii? No, mamy akurat tutaj pytanie, którego zabrakło w sądzie. Przyjaźń z Panem Jezusem. To jest jedna rzecz. Druga, trudniejsza. Nie byłem przedszkolanką, ani sam nawet nie byłem w przedszkolu, więc trudno mi sobie dokładnie wyobrazić sytuację, jak malucha uczyć przyjaźni z Panem Jezusem w przedszkolu. Ale tutaj padło bardzo ważne dopowiedzenie. Właśnie w przedszkolu, gdzie nie ma jakby przestrzeni, nie wyczuwa się przynajmniej przestrzeni do tego, żeby można było o Panu Jezusie dzieciom tę prawdę nie tylko przekazywać, ale je, te dzieci, na Pana Jezusa otwierać i uczyć je kochać. Powiem tak, według pewnych programów i zobowiązań edukacyjnych powinna być także w przedszkolach, już nie mówiąc o szkołach, ale także w przedszkolach nauczanie, powinno być nauczanie religii. Oczywiście nie w wymiarze godziny, to zawsze, o ile wiem, kilkanaście minut, ale coś takiego powinno być i zagwarantowanie tej przestrzeni nauczania religijnego w przedszkolach spoczywa na dyrekcjach, ale nie, na pewno na proboszczach, na terenie których tego rodzaju instytucje się znajdują, ale przede wszystkim na rodzicach, którym powinno zależeć na tym, żeby pośród różnych zajęć typowych dla dzieci w przedszkolu była też taka chwila, takie okienko, że zaczynamy mówić językiem oczywiście przystosowanym do malucha, do dziecka, o Panu Jezusie, który dzieci kochał, dzieci do siebie przygarniał, bardzo je cenił i je właśnie dzieci stawiał dorosłym jako wzór pewnej prawości myślenia i postępowania. To jest zawsze fascynujące i jak i czasem się spotykam z małymi dziećmi, to jest fascynujące, jak one z taką wiarą i miłością potrafią przyjmować słowa Ewangelii. I zawsze potem jest taka przykra refleksja, że przyjdzie czas, kiedy już tak dziecięco, tak pięknie i tak niewinnie o Panu Jezusie nie będą pewno myślały, przynajmniej niektóre z nich nie, że gdzieś to się niestety zatraci. Jakby mówił jeden z takich wybitnych personalistów chrześcijańskich połowy XX wieku, Gabriel Marcel, życie sprawi, że nasze serca, kiedyś przeniknięte taką czystą, piękną, spontaniczną miłością, zostaną przysypane przez żużel rzeczy wypalonych, niedobrych, niepozwalających także na to, żeby płomień miłości dalej mógł rozgrzewać ludzkie serca. Jak wytrwać w przyjaźni z Jezusem pośród naszych nieprzyjaciół? Jeśli dobrze rozumiem to pytanie, to brzmiałoby ono mniej więcej tak, jak żyć w przyjaźni z Chrystusem
w sytuacji, kiedy świat wcale nie zachęca do tego, przeciwnie, chce deprecjonować moje osobiste relacje z Bogiem, deprecjonować, wyśpiewać, nawet jakoś sprawiać, że ja dzięki temu, że przyznaję się do Chrystusa, mogę się poczuć człowiekiem drugiej czy trzeciej nawet kategorii. Jak się przed tym ocalić? To jest doświadczenie chrześcijańskie od samego początku. Wyobraźmy sobie ten wielki, wspaniały, cywilizacyjnie świat Imperium Rzymskiego. Wykształcony politycznie, pierwsza potęga, politycznie od strony militarnej także, obszarowo. I naraz przychodzą do Rzymu ludzie z dalekiej prowincji, niewykształceni, prości rybacy z Galilei zaczynają mówić o Chrystusie. I jeszcze mówią z mocą. I jeszcze mówią z przekonaniem, to my mamy rację. I mamy tę rację tak dalece, że jesteśmy gotowi umrzeć za to, co głosimy i czym żyjemy. Tak się rodziło chrześcijaństwo. W wielkim zderzeniu z ówczesnym światem pogańskim. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w takiej epoce kulturowej, w której mamy do czynienia z taką bardzo wyraźną reakcją pogaństwa, które chce nas ośmieszyć, które uważa, że ma rację w tym ośmieszaniu, które uważa, że wolność, zwłaszcza wolność artystyczna, pozwala na wszystko. Jest jednak zawsze dla mnie ciekawe to, że nie powiedzą nic o wolności ekspresji artystycznej w przypadku, gdyby złe rzeczy czy ktoś uczynił w odniesieniu do ludzi żyjących w wierze judaistycznej czy muzułmańskiej. Tutaj nikt się nie odważy. A z drugiej strony uważa się, że w chrześcijaństwie można wszystko wyśmiać, pomniżyć, ośmieszyć i nazwać to jeszcze dumnie twórczością artystyczną. Żyjemy właśnie w takim świecie, niełatwym na pewno dla chrześcijan, i dlatego też trzeba w takich sytuacjach, w moim przekonaniu, wracać do samych fundamentów naszej wiary. Dlaczego wierzę? Dalej zrozumieć, jaki jest naprawdę świat bez Pana Boga. Bo wtedy nic już nie ma sensu. Ani ten świat, który nie wiadomo dlaczego zaistniał i taki jest, ani życie człowieka, które zaistniało, a potem się kiedyś skończy. To zwątpienie w Boga jako fundament naszego życia sprawia, że wiele osób, to świetnie uposażonych pod względem finansowym na Zachodzie, być może także i w Polsce znajdą się już takie przypadki, uważają, nie ma sensu mieć dzieci, bo po co powoływać do istnienia dzieci, skoro one będą musiały być narażone na różnego rodzaju trudności, może choroby, a na pewno na śmierć. Czy nie lepiej nie mieć dzieci i zaoszczędzić im właśnie takiego trudnego losu? Spotykamy się z taką filozofią, z takim patrzeniem na świat. I powiedziałbym, w pełni rozumiem tych ludzi. W pełni ich rozumiem, ponieważ nie są to ludzie wierzący. W Boga, który z miłości stworzył świat i człowieka, w Boga, który uczynił z człowieka swój obraz i swoje podobieństwo. Jeżeli się
odrzuca takiego Boga, naprawdę nic nie ma sensu. To gdy chodzi o pewien namysł, bardziej o charakterze filozoficznym, także egzystencjalnym oczywiście. Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która musi być dla nas w tym świecie nie zawsze przyjaznym chrześcijaństwu, musi być bardzo ważna. To, co wyraził w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian święty Paweł w tym hymnie o miłości. Cierpliwa, łaskawa, przebaczająca, czysta i tak dalej. Wtedy, kiedy to pisał święty Paweł, nie znano takiej miłości. Nie znano miłości jako agape po grecku czy caritas po łacinie. Znano miłość jako, bardziej jako przyjaźń, jako filia lub jako eros, a więc o charakterze bardziej seksualnym. Ale nie znano takiej miłości. Pięknej, bezinteresownej, szlachetnej, gotowej do poświęcenia. To była zawsze siła chrześcijan, taka miłość. Nie chcieli się wielu w tamtych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, nie chciało się na taką miłość zgodzić. Uważano, że chrześcijanie są, głosząc taką miłość, są wrogami ludzkości. Bo ludzkość powinna innymi wartościami żyć, a nie taką miłością. Ale też z drugiej strony, nienawidząc chrześcijan i rzucając ich na pożarcie dzikim zwierzętom w cyrkach czy stadionach, z drugiej strony mówili, patrzcie, jak oni się miłują. I ostatecznie ta miłość zwyciężyła. Bo ta miłość ma swój fundament w samym Bogu. Tak kocha Bóg. Tak ukochał nas Pan Jezus. W tę miłość zostaliśmy zaszczepieni podczas sakramentu Chrztu Świętego i umocnieni w sakramencie bierzmowania. Ta miłość nie jest z nas, ale to jest z drugiej strony pierwiastek Boży w nas. I tutaj jakżeż nie zacytować słów świętego Jana z jego pierwszego listu. Kto może określić, to jest pewna parafraza, zwycięzcą w tym świecie, jeśli nie ten, kto pozwolił prowadzić się chrześcijańskiej wierze, kto uwierzył. Tym zwycięstwem nad światem jest wiara nasza. Wiara, której następstwem bardzo konkretnym jest właśnie taka miłość. I tutaj już kończę ten pewno zbyt długi wywód, bo myślę, że za tym wszystkim, co powiedziałem, kryje się właśnie jedno. Jak nie dać się temu współczesnemu światu? No właśnie, nie dać się, pogłębiając w sobie świadomość, dlaczego wierzę, jak bardzo Bóg porządkuje moje życie i nadaje temu życiu sens. I powtórę, daję światu naprawdę wspaniały argument na słuszność mojego postępowania poprzez mój codzienny wysiłek, by kochać tak, jak ukochał nas nasz Pan. Maria, lat 46. Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność tak analizuje głęboką wizję przyjaźni. Moje ja i twoje ja stanowi moralną jedność. Siłą faktu więc twoje ja staje się niejako moim, żyje w moim ja, tak jak ono samo w sobie. Tym tłumaczy się słowo przyjaźń. Zawarty jest w niej zdwojone ja. Uwydatnia momenty osobowego zjednoczenia. W jaki sposób ksiądz arcybiskup przeżywa w swoich przyjaźniach tę głęboką prawdę
o osobowym zjednoczeniu z przyjacielem? No takie pytanie bardzo osobiste. Powiem tak, właśnie dlatego, że coś jest przyjaźnią i coś jest wielką bliskością z kimś innym, to się o tym specjalnie nie mówi, bo to jest coś, co się dzieje właśnie w kręgu przyjaciół. Ale oczywiście, że mam przyjaciół, trochę niektórych bardzo blisko, innych nieco dalej, z którymi się znam i żyję już od wielu, wielu lat. Są przyjaźnie, proszę sobie wyobrazić, pochwalę się takimi, które przypadkowo zupełnie nawiązały się w dniu 16 października 1978 roku, gdy dwa dni wcześniej spotkaliśmy się po raz pierwszy w życiu w Rzymie, a potem razem przeżywaliśmy wybór Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. To nas tak złączyło, chociaż to już tak dawno, że te osoby, wtedy ludzie młodsi, mniej więcej wtedy moi rówieśnicy, jeszcze nie mający 30 lat, dzisiaj są już dziadkami. Są zatem ich kolejne pokolenia. Niektóre z tych dzieci chrzciłem, innym błogosławiłem na życie małżeńskie. Jakoś dzielimy ze sobą wiele wspaniałych momentów, chociaż no, oddalenie chociażby od Poznania jest dosyć znaczne i nieczęsto się już teraz nam przychodzi spotykać, ale mamy poczucie tego, że łączy nas jedno wspaniałe wydarzenie. Mieliśmy wtedy świadomość, że na placu Świętego Piotra, że dokonało się coś nadzwyczajnego, chociaż nikt z nas nie przewidywał, co za tym wyborem Jana Pawła II się kryje, a co przede wszystkim sam Pan Bóg poprzez ten wybór chciał dać Kościołowi i światu, a nawet tym poszczególnym ludziom, którzy wtedy przeżywali chwile naprawdę niezwykłe na placu Świętego Piotra. Są zatem, tutaj być może poprzez ten przykład chcę powiedzieć, są czasem pewne zdarzenia przeżywane razem, które naraz stają się źródłem szczególnej bliskości w przeżywaniu i mimo upływu czasu ta przyjaźń się ubogaca przez kolejne osobiste doświadczenia tamtych osób, moje. Każde spotkanie z nimi to zawsze wielka radość, że czas płynie, są nowe doświadczenia, rodzą się nowe dzieci, a z drugiej strony poczucie, że jesteśmy razem. I to właśnie jest to, co chciałbym podkreślić. W umiłowaniu tych samych wartości, w umiłowaniu i Kościoła, i Boga, i w chęci tego, w chęci i pragnieniu tego, żeby to, co najszlachetniejsze w nas, nie utracić, przeciwnie, wzbogacić, umacniać się tym nawzajem. Myślę, że to jest właśnie taka przyjaźń. Bardzo twórcza, ciągle żywa, mimo że to już tyle lat, to trwa. Czy jest możliwa przyjaźń damsko-męska? Czy małżonkowie mogą mieć przyjaciela odmiennej płci? Z doświadczenia. Doświadczenie wykazało, żebym miał właśnie tak, małżonkę. Wtedy bym mógł powiedzieć, jak to jest. Natomiast oczywiście znam wiele sytuacji takich, gdzie jest małżeństwo. Żyją bardzo dobrze, bardzo tak pięknym życiem, mają dzieci. A jednocześnie wiem o tym, że pojawiają się także wokół nich inne osoby, z tym, że nie na zasadzie takiej, że powiedzmy jest mąż, ma żonę, dzieci, jest jakaś pani i jest między nimi jakaś zupełna wyłączność. Nie, pojawia się jakaś osoba, która jest także w pełni akceptowana przez małżonkę. Ona też wie, że to jest jakaś więź właśnie przyjaźni, ale to jest coś takiego, co nie burzy
nie burzy jedności małżeńskiej, ale ją jakoś ubogaca. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest na pewno bardzo trudne i na pewno nieczęste, ale mówię, bo znam taki przykład czegoś takiego. Więc możliwe to jest, zapewne tak, ale na pewno też nie jest to łatwe, bo to wymaga wielkiej prawości serca i wielkiej uczciwości ze strony wszystkich tych osób. Jeżeli zabraknie i uczciwości, i prawdomówności, to wszystko pęknie. Natomiast jeśli jest zbudowane na dobru, prawdziwym dobru, to się ostoi. Czym różni się przyjaźń od koleżeństwa? Kiedy mogę nazwać kogoś lub siebie przyjacielem? I z przyjacielem, i z kolegą na pewno mógłbym pójść na piwo, prawda, albo na mecz. Natomiast nie jestem pewien, czy kolega będzie przy mnie w sytuacji bardzo trudnej, w której bym się znalazł. Przyjaciel tak. Właśnie sytuacja trudna jest takim pewnym kryterium, gdzie kończy się koleżeństwo i chęć jakiejś tam imprezy tylko, a zaczyna się przyjaźń, kiedy pokazuje się bliskość poprzez właśnie bliskość serc, umysłów w trudnych sytuacjach. Jest tak, jest niełatwo, jestem z tobą. I to jest najważniejsze. Jestem z tobą właśnie w twojej trudnej sytuacji. Ciebie nie opuszczam. Tu widziałbym jakieś takie bardzo łatwe do odróżnienia i oddzielenia to, co byśmy nazywali koleżeństwem, a to, co nazywamy przyjaźnią. Powiedziałbym jeszcze tak, spotykając się po latach z naszymi kolegami z liceum czy jakiejś szkoły, no spotykamy się i to jest zwykle bardzo sympatyczne, ale gdyby zapytać, no dobrze, a z tej paczki kolegów, ilu tam masz przyjaciół, no to musiałbym się bardzo, bardzo poważnie namyśleć. To, że się jest razem, że się coś pięknego przeżywa, że czasem warto wspominać niektóre wspólne przygody i jeszcze być razem i uczcić to, że się spotykamy po jakimś czasie, niekoniecznie zaraz pozwala na to, by powiedzieć, o, spotkałem się z przyjacielem. Czasem tak, najczęściej nie. Po co być przyjacielem, jak się na kogoś gniewam? Oczywiście przyjaźń nie jest po to, żeby się gniewać. Co to za przyjaźń? Natomiast można zrozumieć sytuację, że jest dwoje czy dwóch przyjaciół, czy dwie przyjaciółki i naraz dochodzi do sytuacji kryzysowej między nimi. Coś te osoby dzieli, za tym idzie jakiś gniew, żal nawet, trudność powrotu. To jest do zrozumienia, tylko że właśnie wtedy okazuje się znowu, czy mamy do czynienia z przyjaźnią, czy z czymś, co jest pewną relacją, pewnym związaniem się, ale na pewno nie na poziomie przyjaźni. Bo jeśli jest przyjaźń, to znowu wraca to, o czym mówiłem. Jest wtedy wspólna płaszczyzna prawdy, dobra, wzajemnej życzliwości. I nawet w sytuacji pewnego konfliktu, który może zaistnieć, życie jest bogate, niekiedy zaskakujące. Po pierwsze, jedna i druga osoba z prawdziwych przyjaciół cierpi z tego powodu, że do tego doszło. A po wtóre będzie szukała wyjścia z tego kryzysu, z tej trudnej sytuacji. Więc nie przyjaźń po to, żeby się kłócić, tylko
Przyjaźń jest po to także, żeby siebie nawzajem odzyskiwać, gdy zaistniała trudna sytuacja. Szczęść Boże, na imię mam Zdzisław. Mam takie pytanie, które powiem trochę później, a teraz powiem, moim najlepszym przyjacielem to jest święty Jan Paweł II. Dla mnie jest ojcem, przyjacielem, i który daje mi po prostu wielką, wielką moc. Właściwie powiem tak w kilku zdaniach, krótko. Wtedy, kiedy był rok 87, byliśmy w Gdańsku, Szczecinie, Łodzi. Tyle dzieci było u Komunii Świętej. I wtedy w piątkę jeździliśmy za Ojcem Świętym. Ta chwila po prostu u mnie żyje. I w tej chwili to po prostu dla mnie uważam, że niech każdy dostrzega to, co nauczał i naucza dalej święty Jan Paweł II. Często słucham też Radia Maria, tam są w środy, w niedzielę powtarzane Ewangelie. Ja się bardzo cieszę. A ktoś powie, no słucha, słucha. Ale to nie jest takie tylko słuchanie, tylko trzeba po prostu przeżywać. Osobiście powiem, że też mnie choroba męczy i morduje, ale naprawdę, jeżeli jest taki przyjaciel jak święty Jan Paweł II, to naprawdę to życie ma naprawdę sens. I dziś muszę jednak to powiedzieć. Mnie, tak jak wcześniej mówił święty Jan Paweł II, że boli go to, co się dzieje w ojczyźnie, to moja ziemia, to moja ojczyzna, to mnie też to boli, jeżeli dziś to, co było w Płocku, wiesza się moją Matkę Najświętszą, niepokalaną w różnych miejscach, jest to naprawdę bolące. I teraz dalej jeszcze życzę wszystkim, żeby święty Jan Paweł II naprawdę był blisko nas wszystkich. A powiem jeszcze jedno zdanie. Mnie wiara naprawdę umacnia w ten sposób, że mam ponad już pół wieku. Ale jeszcze, proszę Ojca, nigdy nie powiedziałem po łacinie pospolitej. Tam, to, jeśli nawet jestem zdenerwowany, to mogę powiedzieć cholewka kurtka, ale nie z tym zgrzytem takim. I po prostu wiara niech nas wszystkich umacnia. A na końcu to pytanie. Kiedy ojciec nasz Krakowa usłyszał pierwszy raz o naszym dziś świętym Janie Pawle II, jako wcześniej ksiądz, biskup, później już jako ojciec święty. Dziękuję, Bóg zapłać. A jeszcze dodam też, moim też takim przyjacielem też jest i nasz obecny proboszcz. Naprawdę warto tu przychodzić na mszę świętą. Po prostu zawsze tak potrafi zachęcić, że po prostu człowiek jest no naprawdę uduchowiony też. Dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję za to świadectwo. Dotknął Pan tutaj tego, czego nie mówiliśmy jeszcze, a na pewno jest bardzo ważne. Przyjaźń ze świętymi. Przyjaźń ze świętymi. Pan tutaj wspomniał właśnie Jana Pawła II. Być może ktoś z nas, czy wielu z nas ma swoich takich umiłowanych świętych. Zachęcam do przyjaźni z własnym aniołem stróżem. To na pewno dobry przyjaciel. I teraz się okazuje, że przyjaźń nabiera kształtów Kościoła w całej jego głębi. To nie tylko kwestia spotkania człowieka z człowiekiem tutaj na ziemi, ale teraz okazuje się, że przyjaźń także z osobami, których my nigdy nie zobaczyli, nie widzieli, myślę tutaj o anioła stróżach, to przyjaźń z osobami świętymi, o których wiemy z historii Kościoła, ale to także przyjaźń, o której Pan mówił, fascynacja Janem Pawłem II, za którym Pan tak pięknie jeździł w 1987 roku. Powiem, że ja w Szczecinie też tam byłem.
jadąc z Poznania. I pamiętam także z tych krótkich kilku lat, które spędziłem w Łodzi, jak pamięć o tym spotkaniu Ojca Świętego z dziećmi komunijnymi tam w Łodzi pozostała bardzo żywa. Mało się wie, że te dzieci, tam było ich kilkaset, które do pierwszej Komunii Świętej przystępowały, musiały przejść przez trudne chwile, żeby w ogóle zbliżyć się do ołtarza. Tam 2 albo 3 kilometry musiały iść i to jeszcze w piachu i w żużlu. Nie ułatwiano im wcale tego życia. No ale dla nich spotkałem te dzieci, dzisiaj oczywiście dorosłe osoby, wracające do tamtych chwil z wielkim sentymentem, z wielką wdzięcznością Panu Bogu, że dane im to było przeżyć. A teraz już konkretne pytanie. Kiedy po raz pierwszy spotkałem się, czy zobaczyłem, czy usłyszałem Jana Pawła II? No wpierw jeszcze kardynała Karola Wojtyłę. To był 68 rok. Byłem już w seminarium duchownym w Poznaniu. To było 2 lata po obchodach milenium Chrztu Polski, ale wtedy Poznań właśnie w 1968 świętował ustanowienie pierwszego biskupa w Polsce, w kraju Polan, którego siedzibą był Poznań. Ten biskup nosił imię Jordan. My nie wiemy dokładnie, skąd on przybył, czy z Francji, czy z Italii, niektórzy mówią, że z Irlandii lub Chorwacji, chociaż raczej z Italii, że był benedyktynem. I były wielkie uroczystości wtedy w Poznaniu i wtedy też z tej okazji przed katedrą była koronacja Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Poznania Pani. Taki tytuł ma ten niewielki obrazek, który w XVI czy XVII wieku Kasper Drużbicki, taki mnich franciszkański, nosił na piersiach, nawiedzając domy tam, gdzie panowała dżuma. I on z tym obrazkiem szedł i według tradycji wiele osób odzyskało zdrowie. No i ten obraz czczony w kościele franciszkanów był wtedy koronowany właśnie przez 3 ówczesnych hierarchów, kardynała Stefana Wyszyńskiego, kardynała Karola Wojtyły, od roku już był wtedy kardynałem, i arcybiskupa Antoniego Baraniaka. To było moje pierwsze spotkanie, ale mam je w oczach, bo już wtedy słyszeliśmy wiele o kardynale, przedtem arcybiskupie krakowskim, zwłaszcza w związku z jego działalnością bardzo aktywną podczas obrad Soboru Watykańskiego II. No i naraz zobaczyć z bliska jego, ale także i kardynała Wyszyńskiego. No to było dla nas wtedy wielkie przeżycie. I potem były już kolejne spotkania, ale tam to było pierwsze. Eminencjo, księże arcybiskupie, kiedyś Stan Borys śpiewał „Szukam przyjaciela, co mi rękę poda”. Dzisiaj w XXI wieku organek śpiewa „Nie ma miłości”. Biedny człowiek. Jak podają statystyki, co 4 minuty na świecie ginie chrześcijanin, tylko z powodu tego, że jest chrześcijaninem. Czy, jak ksiądz arcybiskup sądzi, powodem tej masakry chrześcijan w ostatnich czasach, zresztą zawsze na przestrzeni dziejów to miało miejsce, nie jest przypadkiem misyjność Kościoła? To znaczy, jest to taka już otwarta walka z Kościołem chrześcijańskim. Od ostatnio Sri Lanka. Poprzednio giną misjonarze w Peru, nasi zresztą krakowscy franciszkanie. Skąd się bierze ta nienawiść? Ja przepraszam, bo mówimy o przyjaciołach, a ja pytam o nienawiść. Skąd się bierze taka nienawiść do chrześcijan w świecie? Najpierw bym powiedział słowami świętego Pawła. Tam, gdzie pojawiło się zło,
jeszcze bardziej rozlała się łaska. Chrześcijanie od samego początku dziejów, to wiemy przecież, cierpieli i umierali za Chrystusa. Ale dlaczego umierali? Można powiedzieć, no bo prześladował ich świat. I to jest prawda. Ale bardziej głęboka odpowiedź jest taka. Ponieważ tak bardzo kochali Chrystusa, że uważali, warto oddać za Niego życie i dla Niego cierpieć. W tym wszystkim było zwycięstwo miłości. Bardzo trudne zwycięstwo. Ale tak było przecież w przypadku samego Pana Jezusa. Nienawiść Go przyprawiła o krzyż, a On na krzyżu przebaczał i modlił się za prześladowców. I to było Jego zwycięstwo. A potem mówił sam, kto chce być moim sługą, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech tak idzie za mną. Bo jeśli ktoś chce być moim uczniem, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien. I znowu wracamy do tego pytania, które Pan postawił, czy nie jest to spowodowane misyjnością Kościoła. Można powiedzieć tak. Gdyby chrześcijanie nie byli wierni temu, co usłyszeli apostołowie i żeby apostołowie nie byli wierni temu, co usłyszeli od Pana Jezusa, żeby szli na cały świat i nauczali wszelkie narody, no to pewno by nie zginęli. Pewno dalej by łowili te swoje ryby nad jeziorem Genezaret, a Mateusz być może zostałby przywrócony do swojej służby i nadal by prowadził te swoje niecne praktyki typowe dla ówczesnych celników. Ale oni uważali, nie, to, co przyniósł nam Chrystus, jest tak wspaniałą rzeczą, że warto się narażać, warto cierpieć, warto zginąć po to, żeby ktoś inny zaznał chociaż troszkę prawdziwej miłości, tej od Boga i tej między ludźmi. I to jest ta logika, która nie jest logiką tego świata. A teraz jeszcze konkretnie do Pana pytania, skąd właśnie ta nienawiść? Tak po ludzku rzecz biorąc, to jest to niewytłumaczalne. No bo jak? Nienawidzić kogoś, że żyje dobrze? Że kocha? To było pytanie, które postawili świętemu Piotrowi mieszkańcy w Bityni. Jak to jest? My płacimy podatki, jesteśmy dobrymi obywatelami imperium, żyjemy na zasadzie Ewangelii, a nas prześladują. Dlaczego to jest? Nie potrafili tego zrozumieć. A Piotr mi odpowiada, to nic nowego. Chrystus cierpiał, to i my musimy. Ale znowu nie dla cierpienia, dla samego cierpienia, tylko dlatego, żeby rozlewała się łaska. A skąd to zło? I tutaj odwołam się do słów, które znalazły się jako niezwykle ważne, chociaż pomijane w przemówieniu Ojca Świętego Franciszka podczas tego słynnego spotkania z przewodniczącymi konferencji episkopatów całego świata. On się też zastanawia w pewnym momencie swojego przemówienia, dlaczego takie zło w świecie? Dlaczego 80 milionów dzieci jest prześladowanych? Skąd to się wszystko bierze? I odpowiada na to Ojciec Święty, samo tłumaczenie czysto socjologiczne zawodzi. Nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast odpowiedź płynie nam z naszej wiary. Zły duch, który myśli, że już zwyciężył, pełen pychy, kłamstwa i przewrotności. Ten sam zły duch, który targnął się na Chrystusa, walczy z Jego uczniami, Jego dziećmi. I nie przebiera w środkach.
Tylko że ostatecznie, zdając sobie sprawę, jak potężny to przeciwnik, jak okrutny niekiedy w swoich formach prześladowania uczniów Chrystusa, by nie utracić nadziei i poczucia sensu, trzeba wracać do słów Pana Jezusa: nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. My żyjemy inną perspektywą, nie tylko tych doświadczeń codzienności, czy tych doświadczeń mieszanych miesiącami czy latami nieraz trudnego życia. My żyjemy perspektywą zbawienia. Tego zwycięstwa, które stało się udziałem Chrystusa i które On przyobiecał swoim dzieciom. Czy nie uważa ksiądz arcybiskup, że pomija się bardzo często aspekt przyjaźni w związkach? No wiemy, że dzisiaj to sformułowanie żyć w związkach jest bardzo nieprecyzyjne, bardzo wieloznaczne. I tutaj stąd odpowiedzi mogą być naprawdę różnorakie. Powiem tak. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj dość popularne są w niektórych środowiskach tak zwane związki partnerskie. Czy tam pośród nich jest prawdziwa przyjaźń? To jest pytanie otwarte. Powtórę, trzeba na nasz model, nasz, czyli katolicki, życia małżeńskiego spojrzeć właśnie w kategoriach człowieka wierzącego. Małżeństwo to nie jest czysty kontrakt cywilny między kobietą a mężczyzną w Urzędzie Stanu Cywilnego. Małżeństwo to jest związek, to jest sakrament. A więc pewna rzeczywistość, na którą patrzymy w kategoriach wiary. Narzeczeni udzielają sobie tego sakramentu, składając śluby wobec Kościoła, wobec urzędowych świadków i otrzymują na to swoje życie błogosławieństwo Kościoła. I teraz, kiedy już myślimy właśnie o tego typu związku małżeńskim, to jestem głęboko przekonany także co do tego, że życie małżeńskie, miłość małżeńska ma różne kształty. Zresztą się też rozwija ta miłość w czasie. I oprócz tego, co jest naturalne dla życia małżeńskiego, także współżycie kobiety i mężczyzny, jest także miejsce na przyjaźń, czyli właśnie na ten wymiar bliskości, nie tylko w sferze cielesnej czy emocjonalnej, ale także głęboko duchowej. My jesteśmy przy sobie. Naszym sposobem myślenia, odczuwania serca. Jesteśmy dla siebie także przyjaciółmi, więc także w tym wymiarze związku małżeńskiego w moim przekonaniu jest bardzo wielka i bardzo ważna przestrzeń takiej pięknej przyjaźni. Pięknej, szlachetnej, bezinteresownej. Mam na imię Roman i pierwsze 6 lat mojego życia spędziłem w tej parafii. Jestem tutaj po 40 latach, także jestem dosyć wzruszony. To były wspaniałe czasy. Było pytanie o przedszkole. Ja chodziłem do przedszkola, które prowadziły siostry z tej parafii. Niezapomniana siostra Balbina i ksiądz Budzyk. Potem pamiętam księdza proboszcza. Ale chciałbym przejść do pytania. Drogi księże, wydaje mi się, że w tych rozważaniach na temat przyjaźni jeszcze został jakby pominięty jeden aspekt.
Chodzi o to, że mówiliśmy cały czas, jak wielkim darem, bogactwem jest przyjaźń, którą obdarza nas ktoś, którą otrzymujemy w darze. Ale myślę, że ważne jest to, żeby do biorcy tej przyjaźni dorosnąć. Myślę, że są takie typy przyjaźni, kiedy nazwijmy to mało wartościowa osoba, czy młoda, robiąca głupstwa, zostaje obdarzona przyjaźnią właśnie takiego prawdziwego przyjaciela. I ta przyjaźń wychowuje, ale też stawia wymagania. I teraz pytanie jest właśnie, jak powinno się prawidłowo odpowiedzieć na ten dar przyjaźni. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć krótko, że jeśli chodzi o tą możliwą przyjaźń damsko-męską, odpowiadam, że jest możliwa. Znam z autopsji. No i co więcej? Tyle. Bóg zapłaci. Bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo inspirujące. Przypomina mi się rok 2000. Są Światowe Dni Młodzieży w Rzymie. Ogromne upały w ciągu dnia w cieniu ponad 40 stopni. Proszę sobie wyobrazić. I młodzi nieoczekiwanie Włosi opuszczają plaże nad Adriatykiem, nad Morzem Tyreńskim i napływają do Rzymu, na Tor Vergata, gdzie jest już finał tych dni. I tak zastanawiamy się wszyscy, skąd ten fenomen się bierze. Przecież powinni się bawić. Powinni być właśnie na plażach, kąpać się, a tutaj wybierają trud naprawdę niełatwej drogi na Tor Vergata z centrum Rzymu, a potem jeszcze przeżycie tych ostatnich kilkunastu godzin na otwartym powietrzu. I wtedy kardynał Ryłko mówi, bo to jest on. On, czyli Jan Paweł II. On i dla niego jest już sterany i wiekiem, a jeszcze bardziej cierpieniem i chorobą. Z punktu widzenia takiego ludzkiego dla młodego człowieka niewiele atrakcji, takiego przyciągania. Ale oni do niego lgną. Dlaczego? Bo wiedzą, że jest dla nich przyjacielem, ojcem nawet. To znaczy oni wiedzą, on ich kocha, a z drugiej strony on od nich wymaga. I nie kryje tych wymagań. I nie łudzi jakimś łatwym blichtrem, jakimś świecidełkiem, czy jakimś miłym słowem. Oni wyczuli w nim miłość i taką cudowną prawdę. I to są moje niezapomniane wspomnienia z tamtego czasu, to już 19 lat temu. I myślę, że to jest odpowiedź na to, co pan poruszył, bardzo, bardzo ważna rzecz. Że może być przyjaźń wcale nie na poziomie jednej generacji. Może być tutaj nawet duża różnica wieku. Ale jest coś, co tych ludzi łączy. Starszego człowieka, jakiegoś mistrza w człowieczeństwie i młodego, który dopiero zaczyna być mądrym, a zaczynając być mądrym, najczęściej robi głupstwa. A ten drugi, ten starszy to wie i się tym nie zniechęca. Przeciwnie, mówiąc językiem małego księcia Saint-Exupéry, go oswaja. Oswaja, czyli czyni go swoim. Ale nie znowu dlatego, żeby go do siebie za wszelką cenę przywiązać, bo to nie byłoby wcale dobre. Oswaja go, by go wprowadzić w swój wspaniały świat wartości, mądrości, dobroci. I to się udaje.
I tak można, należy też budować ten świat nasz dzisiejszy. Dziękuję za to pytanie. Ja może jeszcze pozwolę sobie jeden aspekt tej przyjaźni poruszyć, bo wydaje mi się, że żyjemy w czasach takiej, jak to niektórzy mówią, walki plemion, zaostrzających się konfliktów, które dla nas, dla mnie przynajmniej jako chrześcijanina, nie do końca są zrozumiałe, bo przecież wiemy, że takim fundamentem naszej wiary jest miłość i przyjaźń do ludzi w ogóle, nie tylko w wymiarze dwustronnym. Mamy przyjaciela, mam przyjazne podejście do świata, do ludzi, mam umiejętność, mam chęć, mam wolę wybaczania, niepamiętania uraz i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że trochę się za mało chyba o tym mówi dzisiaj. Ja takie mam wrażenie, że coraz więcej naszych współrodaków tak by zapominało o tym, że taką, można powiedzieć, takim bardzo ważnym przykazaniem, wskazaniem Chrystusa było 77 razy masz wybaczać. Miłujcie nieprzyjaciołów wasze. I teraz to, co ksiądz arcybiskup poruszył kiedyś w telewizyjnym wystąpieniu, wywołało tak straszny hejt, że my mamy obowiązek również wybaczać tym, którzy nam krzywdy zrobili. I uraz nie pamiętać. To jest fundament, na którym wyrosła cywilizacja europejska. Dzięki niej ta kropla przekazu moralnego, tej poprawy drąży skałę i jest coraz lepiej. Dzięki temu, że Chrystus nam nakazał mieć przyjazne podejście nawet do swoich nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciołów wasze. Czy ksiądz arcybiskup nie uważa, żeśmy powinni mocniej akcentować to, że fundamentem naszej wiary jest miłość do otoczenia. A więc to umiejętność wymazywania ze świadomości uraz, szukania przyjaźni w otoczeniu. Dziękuję. Kolejna przestrzeń rozważania tego, czym jest przyjaźń. Już może nie tak ta przyjaźń bardzo bliska, intymna, ale właśnie to, o czym mówi pan profesor, przyjazne, życzliwe nastawienie do innych. Można by powiedzieć, no staramy się, lepiej czy gorzej nam to się udaje, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że są sytuacje, kiedy wcale od coś takiego łatwo nie jest. W sytuacji pewnej krzywdy i niesprawiedliwości. Konieczność przebaczenia. Raz, że właśnie o coś takiego modlimy się codziennie w modlitwie Ojcze Nasz. Przebacz nam nasze winy, bo i my przebaczamy naszym winowajcom. Nawet jakby stawiamy Panu Bogu, czy może nawet Pana Boga pod ścianą. Przebacz nam, bo my przebaczamy, więc nam też przebacz. Taka interpretacja modlitwy Ojcze Nasz też jest możliwa. Ale przecież wyraźnie powiedział, bądźcie miłosierni, jak Ojciec mój miłosierny jest. Ja pamiętam, myślę, że Pan Profesor też pamięta, wydarzenie bardzo odległe z 65 roku. Słynne orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. I nie tylko to, że oni przebaczyli, przebaczamy, ale prosimy o przebaczenie. Dla większości tutaj z Państwa obecnych te słowa brzmią no tak ładnie, no tak trzeba. Ale proszę Państwa, w 65 roku to było 20 zaledwie lat po wojnie. Większość polskich rodzin wspominała tragedię II wojny światowej. Nie było właściwie żadnej polskiej rodziny, która by tragedią i wszelkim złem, które się wtedy rozpętało w Polsce, bośmy się stali ofiarą tej wojny, pierwszą i najbardziej tragiczną, żeby nie było rodzin, która by tym nie była dotknięta. Ja z moich dziecięcych lat pamiętam, że jeśli były jakieś spotkania rodzinne z okazji świąt zwłaszcza, to zawsze wracał temat wojny. I naraz biskupi mówią, przebaczamy, więcej prosimy o przebaczenie.
w imię pewnej prawdy, bo niestety to jest rzeczywistość wojny. Jak jest wojna, to już jest spirala zła. I nawet jeśli rozkład win jest nieproporcjonalny, jeśli wiadomo, kto jest głównym winowajcą, to po drugiej stronie także jest jakieś zło. Mniej lub bardziej chciane, mniej lub bardziej zawinione. Co za ogromna kampania nienawiści wtedy rozpętała się w Polsce. Bo wreszcie znaleziono hak, mówiąc takim nieładnym językiem, na kardynała Wyszyńskiego i na Kościół w Polsce. I wreszcie znaleziono powód formalny, żeby nie wpuścić papieża Pawła VI do Polski z okazji tysiąclecia chrztu. Ogromna kampania nienawiści. I ogromny też wysiłek Kościoła, by to wszystko tłumaczyć. A przede wszystkim modlić się o nawrócenie ludzkich serc. Ten list był pisany w listopadzie 65 roku. Ale kiedy doszło już do uroczystości milenijnych, w maju, upłynęło zatem kilka miesięcy, Polska już była inna w swojej większości. To znaczy zwyciężyła chrześcijańska moralność, gotowość do przebaczenia, do wyciągnięcia pierwszemu ręki z prośbą o to, żeby się pojednać. Ja nie mogłem nie mówić o miłosierdziu w sprawie tych trudnych spraw Kościoła. Po pierwsze dlatego, że takie jest nauczanie Kościoła. Tak mówił też ojciec święty Franciszek w Rzymie wtedy. A przede wszystkim to tutaj, w Krakowie, w Łagiewnikach, doszło do cudu, do tej iskry Bożego miłosierdzia. No jak można o tym milczeć i udawać, że tej prawdy nie ma? To jest to, jakbyśmy wyciągali tylko pewne rzeczy z tego wielkiego skarbca Ewangelii, które akurat teraz pasują, bo taka jest sytuacja polityczna. I to byłoby mile widziane przez niektórych. Ewangelia jest całością, z całym swoim bogactwem. I nie wolno jej zakłamywać. Nawet jeśli będzie hejt i będą bardzo nieprzyjemne reakcje. No albo idziemy za Chrystusem, albo sobie wybieramy łatwiejszą drogę. Księże arcybiskup, ja nazywam się Paweł Koziński i właściwie ksiądz arcybiskup wywołał mnie z pytaniem tym, co w tej chwili powiedział Zbigniew Herbert. Powiedział słowami pana Cogito: czy wolno nam wybaczać, cytuję z pamięci, przepraszam, czy wolno nam wybaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie? Dziękuję. Zbigniew Herbert panu Cogito powiedział, czy wolno nam wybaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie? Ksiądz arcybiskup powiedział teraz o wybaczaniu i o kontekście tego, jak biskupi polscy wybaczali biskupom niemieckim, a biskupi i prosili o wybaczenie. Ale to myśmy byli ofiarami. W dzisiejszym świecie coraz więcej jest roszczeń w stosunku do Polski, Polaków. Ustawa 447, etc., etc., etc. Nie chcę tego wszystkiego tutaj przytaczać, bo wszyscy o tym wiemy. Nie chcę dużo mówić. Natomiast Herbert jasno powiedział, i dla mnie to jest bardzo ważne, że my możemy wybaczyć tylko w imieniu własnym. Nie możemy wybaczyć w imieniu tych, których rozstrzelano, których zabito, których skazano na cierpienie, na śmierć, na wygnanie i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę rozwijać tej myśli, bo mówiłbym tu pół godziny, a to nie dla mnie miejsce. Natomiast chciałbym tylko, żeby ksiądz arcybiskup powiedział, jak to wszystko ma się jedno do drugiego, to znaczy jak my, ludzie, możemy mówić, że wybaczamy w imieniu tych, których już dawno temu zabito. Pileckiego i całej reszty, tak? Przepraszam, dziękuję. Tak, myślę, że rozumiem pana pytanie i pana problem. I że rozumiem także Herberta.
najpierw do tego orędzia biskupów polskich. Można było je interpretować bardzo ściśle. My sami biskupi wam przebaczamy. I mogli to powiedzieć przynajmniej niektórzy z nich z ówczesnego episkopatu, dlatego że w ówczesnym episkopacie z lat 60. było przynajmniej kilkunastu biskupów, którzy przeszli przez obozy koncentracyjne. Z Poznania przynajmniej dwóch sufraganów, ksiądz biskup Eter i biskup Jedwabski, byli w Dachau. I oni mieli prawo jak najbardziej osobiście powiedzieć przebaczamy, prawda? Na ile mieli to prawo powiedzieć biskupi w imieniu narodu? To oskarżenie wtedy w 65 roku też się, pamiętam, pojawiało. Kto was upoważnił do tego? Takie pytanie stawiano wówczas w prasie komunistycznej. Wprost nikt. Ale oni mówili w imieniu Kościoła, czyli ludzi wierzących, nie całego narodu, wierzących, i mieli prawo jakoś domniemywać, że mogą głosić pewne prawdy Ewangelii, które zobowiązują wszystkich. A do tych prawd Ewangelii należy przebaczenie. I teraz jeszcze to, co Pan powiedział. No dobrze, ale ci, którzy zginęli, taki Pilecki czy inni. Jak oni szli na śmierć i czy była w nich gotowość do przebaczenia? Nie wiemy. U niektórych na pewno tak, czy u wszystkich? Nie wiemy. Może tak, może nie. Ale, i to ale chciałbym tutaj dopowiedzieć. Nie wiem, jak... Weźmy, powiedzmy, rotmistrza Pileckiego jako tutaj wzór, ale o ile wiem, to właśnie w nim była ta postawa chrześcijańska, także miłosierdzia do końca. Ale weźmy kogoś innego, który tej postawy nie miał. On być może odszedł w takim stanie nieprzebaczenia, w jakim odszedł. Być może, nie wiemy. Natomiast jego śmierć, śmierć każdego z Polaków zamordowanych wtedy, czy to przez Niemców, czy przez żołnierzy sowieckich, czy NKWD, to była także krzywda wobec całego polskiego narodu. To byli nasi bracia i siostry, ojcowie i dziadkowie. Ich strata stała się stratą nas wszystkich i bólem nas wszystkich. I to sprawiało, że wówczas episkopat miał moralne podstawy, by powiedzieć: przebaczamy wam za to zło, któreście dokonali wobec nas wszystkich. Nie wchodząc w indywidualne koleje życia poszczególnych osób, ofiar tamtych tragedii. Ale wyście nas wszystkich skrzywdzili. W nas wszystkich jest ból. I my chcemy ponadto przejść, idąc za Chrystusem. Bardzo dziękujemy. To już było ostatnie pytanie. Jak to się mówi, w dobrym towarzystwie czas szybko leci i nasz czas niestety minął. I chcielibyśmy się bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi za to, co się tutaj naprodukował. Może wstańmy. Dziękuję bardzo też za to spotkanie wszystkim organizatorom, księżom, uczestnikom, tym, którzy zechcieli ten czas poświęcić na wspólne rozważanie, jak się okazało, rzeczy bardzo, bardzo ważnych, o ogromnej rozpiętości tematycznej, niekiedy dramatycznych, ale to wszystko na pewno nas wzbogaciło, kolejne refleksje. Proszę przyjąć podziękowania i na koniec jeszcze biskupie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.